Pa, 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 kolejny odcinek kiepski, widzowie drodzy. Bardzo lubiana seria z waszej strony, przez nas też, zaczynajmy, niewidzialna kanal. Dzisiaj odcinek niewidzialna kanal, odcinek 18. To trochę się cofamy w czasie, bo tamte odcinki, co oglądaliśmy, były ponad 200 coś, czyli te najlepsze. Prawda. Już takie, co każdy pamięta, te 200. A ten jest początkowy, to jest 18 odcinek, zobacz jak Ferdek wygląda. No, ale... Tu wygląda jak taki chłop, ze średniowiecza, nie? Okay. Tak stylizowany jest, kurwa, taki chłopa ze średniowiecza. A ta osoba na stole wygląda jak różdżka jakaś magiczna. Ale jabłka czerwone i papieroski. No. Ej, papieroski są, co jest? Oni mogą papieroski pokazywać? Dobra, ale generalnie cofnęliśmy się w czasie do tego, że chcieliśmy oglądać najlepsze odcinki. Pamiętajcie, że możecie w komentarzach też pisać, które odcinki były fajne, to będzie miał jego oglądać po prostu. A ten jest ceniany jako jeden z najlepszych, więc zobaczmy. Zobaczmy. Jak myślisz, co będzie robił tym? No patrz, nawet kurwa kusze robi jak w średniowieczu, co mówiłem. A co on z tym będzie robił? Patrz, co z tym będzie robił, jak myślisz? To będzie jako pilot do telewizora, domyślam się, że używane coś tak. A może piwko tak coś. Ale w ogóle nie z tej strony siedzi, tam Walduj zawsze siedział, a nie on. No. No i co by się tutaj teraz... No nie, w kanale. Ja myślałem, że będzie to jako pilot do telewizora używał, bo jak takie stare czasy, to wtedy pilotów nie było. I prosto w czoło. Trzeba było klikać. On jej jabłko postawi. O, jabłko jest. Babka. Ale zmajstrował zabaweczkę. Powinien tam przyczepić. Co? Do tej kuszy taki samoprzylepny ten, taki przylepny, a jest chyba właśnie taki przylepny. Właśnie taki przylepny, żeby był na sznureczku, żeby mógł sobie browarka podawać do telewizorka. To może po to to skonstruował. A co to babuniu się stało? A co to babuni na czole urosło? Kanalia! Nie udawaj, że nie wiesz, o co chodzi! Chciałeś mnie zamordować! Biu, biu, biu. Kanalia. A ja wyglądam na mordercę babek? Kręta? Tatuś! Nie, Walduś z bazarku wrócił. Ciężkie, tatuś, jak... Ej, czekaj, czy to... jakiegoś albo coś takiego. Co? Kogo? No nie, czekaj. Co chciałeś powiedzieć? Nie, bo to mi się kojarzy, że to nie będzie ta scena czasem taka, że... Kurwa, była jakaś taka scena w Kiepskich, że Walduś zamiast ziemniaków jakiś kiwi nakupił, czy coś takiego. Nie pamiętam takiej sceny. Było coś takiego. No dobra, no to zobaczmy. Ty mi tu przytarga. No torbę taką tatuś znalazłem w parku, tam gdzie ruskie mają bazara. Znalazłeś, ty tu jeden? Znalazłeś? W podskokach mi to oddaj własnemu właścicielowi! Ale tatuś, ja naprawdę znalazłem, no... Walduś, oddawaj mi to własne... Kurde, ale... No boga, co tam jest najpierw, może jeszcze... Może rzeczywiście, Walduś by tam zaglądnąć, to by się jakie dokumenty znalazło, nie? No to by się przeczytało, to by się wiedziało. No. To kurde, czyje to jest? No właśnie, no tak. Gdzie mnie za wszystko? No to co, Walduś, kurde? Zobaczymy, co jest w środku, co? No. Poczekaj, zobacz. Gazety. Parówa, kiełbacha. Kiełbaska? Nie, co to za... Co to jest? Jakaś szyneczka, jakiś słoninka. Słonina, no. No pachnie fajnie. Na smalec. Ej, czemu się kiedyś, kurwa, w gazetę pakowało te rzeczy? To... Wędliny, rzeczy? Co jest? Dlaczego w gazetach? Ale przecież nadal się pakuje w papier, to w sensie ci pakują w sklepie. Bez kitu. No ale teraz masz papier, no jak wtedy to się wykorzystywało, co się miało, no to gazety były już przeczytane, bo to daily wychodziły gazety i to, wiesz, już wykorzystane, to po co drugi raz czytać? To się dupę podcierało i, prawda, rzeczy zapakowało no w to. No tak, tak. Zobaczymy dalej. Oj, nie, zobacz, kurde. Pamiętam, mój dziadek miał na podwórku taki kibel i tam gazety leżały. Nie dość, że sobie najpierw przeczytał, to potem sobie dupę podtarł jeszcze. Widziałem to na TikToku, to no będzie klasa. Baba w babie, będą się śmiać z tego. Widziałem to jak to. Baba. Coś tam jest, poczekaj. A to ja kojarzę ten motyw, że były te, że one później przyszły naprawdę, te babki. Tam jeszcze coś jest. Takie, było coś takiego. Jeszcze jedna baba. Nie. Baba w babie! Baba w babie! Ja.
Pokaż. Kurde, no jaja normalne, no. No jaja. A po co coś takiego? Ja to tak, kurde, nie wiem, na co to takie jest. Dla jaj. Nie, no ale to robią po to, żeby, bo to... No właśnie, nie wiem, ty... Żeby se stało i se znowu, wyglądało. Zobacz tam, co tam mogę powiedzieć, no. Ale gościu. Kokos? No, nie ma nic. Nie, nie, jakiś gościu, kurwa. Dzięki Bogu, że tam nic nie ma. Dziękuj Bogu, Waldo. O, Walduś, no! O, no teraz to się znalazło. No, ale mówiłeś tatuś, że to do własnego właściciela trzeba, nie? Przepraszam, syneczku. Znaleźne. Należne, należne. Znaleźne, znaleźne. Zobaczmy, co tam jeszcze jest. No, ciekawe. Się należy. Kurde. Co to jest? Grzałka hordziecka. O, kurde. Dobre, to będzie na prezent. Dla Halinki, proszę bardzo. Dla Mariolki będzie. Dla babki. Na dzień babki. Co to jest? Co dla to babki jest? Nie. Dla babki w tym roku się nie należy, była nigdy. No Danż, ale to na babkę to może być, nie? I padło. Blokada na koła, założyć jej można. Co ty masz, synku? Nie no, ty masz poczucie humoru naprawdę, Walduś, kurde, no. No po tatusiu, no. Na babkę. Dobre, będzie dla babki. No. Na koło się blokada założy. Takie, jakieś takie... Kurna, dziwne takie, to ja nie wiem, na co to jest w ogóle. No to prądem go walnie, chyba pamiętam. Na co, no Walduś, na łeb. Przecież to jest normalna... Walduś, syneczku. Czapka radziecka. Przecież to jest... Czapeczka. Gdzieś... No? Jak wyglądam, cycu? To już jak Michael Jackson. Ja pierdzę. Tatusi, ja to ci powiem, że jak na mnie, to normalnie może być na słuchanie muzyki. No jak? No taki przełącznik jest. Takie tam ma takie... Pokrętełka ma inne takie. To? O kurde, zniknął. Tatuś? Czego? Tatuś, ale ciebie tu nie ma, bez jajec, nie? Walduś, kurde, ja... Jakże mnie Walduś nie ma? Ja tu, żem zawsze był, zawsze jestem i zawsze tutaj, kurde, będę. Tatuś, kurna, nie rób se jajec, no! Nie macie tu! Jak ty do ojca mówisz, cycu? Tatuś, że zdejmij to czapkę, bo ja się boję, tatuś, słychać cię nie widać. Walduś, co się, syneczku, z tobą dzieje? Ty chory jesteś? Walduś, jak to, że ty mnie wzrok tracisz, synku? Walduś, co ty ostatnio pijesz? Waldu, co jest z tobą? Tatuś, jesteś znowu. Walduś, no, kurde, jestem, co to? Do lekarza trzeba będzie z tobą pójść, Waldy. Gorąco w tej czapce, ona na baterii chyba jest. A Tatuś... Jak na mojego gusta. To jest normalnie. Czapka niewidka. Ruska czapka niewidka. Ja się bredzisz, no. Ja bredzę. To popatrz na Tatuś. Popatrz. Powinno się udać, że nie zadziała teraz, że go porazi, czy coś i zniknie. Jestem? Kurde, nie ma cię, no. Zniknął. No to widzisz, tatuś, że mnie nie widzisz. Ale teraz pomysły, kurwa, się urodzą. No. Teraz widzę, jakieś z tą czapką. Kurde. Pokaż na to, syneczku. Kurde, te jaja. A ja sobie od razu analizuję, jak oni to nakręcili, już wiem chyba, że na statycznej kamerze po prostu nagrali lepiej w scenę. No tak, no to jest statyczna kamera ten. I maskę no tak, tak, nawet widać tam się zmienia światło w którymś tym. Tak, bo w tym poprzednim się zmieniło, tak f**uj, no. Nie widziałem tego, nie patrzyłem. Co, jakieś, no. Tu jest napis. Zdjęłano dla... To jest gdyby... KGB. KGB. Tatuś ojca. KGB, normalnie. Walduś! Nie w nagłos. Tatuś, według mnie to jest
wojskowa czapka niewidka. Ja żem całe życie marzył o takiej. Ale sej tam. Ale jak wrócę, to dasz jak ponosić, co? Maluzie, jak wrócisz, to se pogadamy. Zresztą ja wiem, jakby się to skończyło, bo tobie, cycu, to tylko dziewczynki w głowie. Głupoty jakieś. Tatuś, ale przecież to ja to znalazłem, nie? Pogadamy, jak wrócisz. Wrócisz, to ci se dam pochodzić dookoła pokoju. No, na pewno, Tatuś? Maluś. No, na pewno. No, no, no. No, no, no. No, dobra, no. Dobra. I co, gdzie papieros latał tylko? Właśnie nie wiem. Aaa, kobitki w głowie, a temu co? No. Ej, też faktycznie, to, patrz! A. Rozmawialiśmy o tym, że łazienki nie mają, a tutaj jest łazienka, bez kitu. Mówiłeś o tym. Nie, no przecież tu wiedzieliśmy, że tu jest łazienka. Tylko co tam jest, kurde? Pralnia? Pokój, no, kąpielowy. Pokój kąpielowy, o. No to co było pokazane też w paru odcinkach. No. No se wszedł, kurwa, popodglądać sąsiadeczkę. O! Zemsta będzie. O, torbę z rentą babce podpiernicza. Animacja. A to też było dałoby radę, jakby był cały na zielono i maskę nałożyć, to byś mógł rzeczy nosić. Tak. Wszelki duch Pana Boga chwali. O, paździek maluje. Dalam krzesełko wyjebie. Marion! Paździo! Kto to z jaja robi? Paździo straździo! Łobuzie! Pokaż się, chuliganie jeden. O, jest chuligan. Nie. Za taką łobuzerkę to już panu nigdy więcej grosza nie pożyczę. Nie. A po co chodzi, panie paździo? No bo pan mnie obraża! A pan się obnażasz i ty mnie obrażasz! Trzymaj pan! O nie, ich szukali mnie. Się poobnażali, kurde. A co panowie tu robią? Nie wiemy, pani Halino. Jakaś siła wyższa ściąga nam gacie i pchnie nas w panie kierunku. O. Zboczeńcy jedni, kurde. Panie Boczek, to ja się nawet nie dziwię. Ja pana nigdy nie uważałam za zupełnie normalnego, zresztą tak jak mojego męża. Ale pan? Panie Marianie. Jaka siła nieczysta. Siła nieczysta, kurwa. Bierzmy świnie! Coś mi się zdaje, panie paździoch, że bez egzorcysty się nie obejdzie. Syneczku, rozumiesz? A ja wtedy tak normalnie, legalnie... I co za szafka, tu nie mieli tyle... A nie, jest telewizor. Rozumiesz, gacie w dudę! Ale poczekaj, bo to nie wszystko. Obok Boczek, rozumiesz? A ja tak tutaj tego i tak... gacie na... Ale to musiały być jaja, tato, że kurna. Ale Malduś, poczekaj, bo na to jajca, mama chodzi, rozumiesz? I tak... Jednego w tym kraju! Na poważnie tak? No ja! Już tak! Bez!
To ja to muszę tatuś ponosić tego hełmowona. Majdoś. Mówiliśmy, że jutro, dobre? No. Na razie, szkoda. Do sklepu. Szkoda dla Waldusia. A, po co? No Waldusia, co się głupio pyta? No jak to co? No to co zawsze, syneczku. Tatuś, kasy nie ma. A jak chodzi o kasę, to ja se sam do tego sklepu pójdę. Nie, zapierdoli se browarka. Szukamy złośliwego demona. Jak złośliwego? Strasznie! O! Mężczyzna ściąga tacie. Nie, jakiś ksiądz. Żony odmaczuje. Egzorcysta. Mówię panu. Ale ten musimy coś grał z tym zrobić, dopóki nie tak będzie za późno. No. W związku z tym na koszt mieszkańców postanowiliśmy sprowadzić egzorcystę wizjonera. DJ Palasite przyszedł. Pan Wolfgang Amadeusz Doberman. Ale szuka ducha. Chłopak, mój stary czymś takim te czereśnie pryskał, żeby robaki nie jadły. Jego głupota może być zaraźliwa. Zara, co pan powiedział? A pan jest chyba ojcem tego imbecyla. Niedaleko spada jabłko od jabłoni. Aura idiotyzmu jest silniejsza, ale o nasyceniu bardziej złośliwym. Dzień dobry. Pani jest prawdopodobnie matką i żoną tych osobników. Tak, bo co? Zaraz, jakby to pani powiedzieć. Proszę mi wierzyć, że słowo tłumok jest najdelikatniejszym określeniem dla pani osoby. To co kurde przyszedł obraża jakiś. No, co za złośliwy. Świetnie, kurwa. Co jest? Reasumując, suma głupich myśli i czynów wyprodukowanych przez członków tej rodziny doprowadziły do zrodzenia się złośliwego demona, którego działania panowie mieliście okazję doświadczyć. Zresztą wy też wyglądacie mi na niezłych idiotów. Kurde. Umiesz zrobić kawę? Aha, to może porozmawiajmy o honorarium. A tu, trzymaj mnie kurna, bo jak mu z bańki wyparuje, to nie będzie normalnie. Maluś, daj sobie spokój. Ja temu panu zrobię kawę. Oho. Ale herbatka jest, kawka jest robiona. Cukier mu wypierdala. Ale brudny jest, wygląda jakby obsrany względem. No obsrany, a nie, to ten wosk kurwa, no. Z tego. Myślałem, że faktycznie gołębie obsrany. Oho. Do jajec kurwa, prawie naleje. Nie. Mister Świecznik, kurwa. Mister Świecznik. Siła nieczysta. Żelazka chyba nie wyłączyłem. Do widzenia. Pani Halino, coś sobie przypomniałem. Co? Ja to mongolski piekarnika balet nie w telewizji. Mongolski balet. Właśnie się zaczął. No właśnie, bo Boczek kurwa balet zawsze ogląda. No tak. Daj panowie, proszę cię, no tatuś, no. Ale te stare Baldusin odcinki w ogóle takie jakieś bardziej postarane są. Tak, mi, się, no, tak kadrów mi, dużo tak, jakoś, no, dużo się dzieje. Takie, na tak, tak. A później to na pięciu na kadrach grali wszystko, żeby, wyjebane mieli. Żeby tak za niewidzialności, prawda, gołe baby podgląda? No. Nie. Żeby co, żeby podczas niewidzialności, co, na przykład, no, na przykład sąsiadom gacie ściąga, nie, no, albo żeby w stanie niewidzialności, prawda, browary ze sklepu wynosić, nie, no, ale, nie, panie, tak powiedz nie mi, nie, synku, na co ci to, no. No tatuś, bo, widzisz, bo ja tam chciał, bym do Ameryki chciał pojechać i tak bym tam miał kasy, to o. Tak bym miał. Walduś, szmalcu, to ty tu statusiem będziesz miał.
że jak niby? Wiesz, to ja. Normalnie. Z banku. Tak jak każdy porządny obywatel. Nie napad na bank zrobią, kurwa, w tej czapce, tak, co? Ty, konta to ty chyba nie chcesz założyć, nie? Gdzie, Waldy, no dajże ty spokój, no co ty, no. Kurde, Waldur, ja dzięki tej czapeczce, ja, Walduś, dokonam przelewu bankowego. Nie, ale teraz moja kolega, Tartuś, ale ale zapytyś, o, rozjebam, co? O nie. I tyle będzie. Czy tu jeden, zepsujesz to, no! Zostaw to. Bo, i teraz będzie myślał, żeby nie widać i pójść do banku, że trafat. I w ogóle, tak, i że nie wiem, jak się to rzeczy. Tak. Że głupi Walduś to nie, a co do tych rzeczy, Walduś, ja ci w swoim czasie wszystko wytłumaczę. Walduś, zobacz. Widzisz, synku, tę walizeczkę? No. Jaka ona jest, powiedz mi. Pusta. Czy ona jest pusta? Pusta. No jest. Pusta jest. Pusta jest. A widzisz, i dzięki tej czapeczce ona zaraz będzie, Walduś, pełna. Walduś, pieniądze leżą na ulicy, tylko trzeba umieć je podnieść, syneczku. No to, no to ja znikam. Zaraz, tatuś, zaraz, tatuś, ale tatuś jest. Synku, ja jestem, byłem i będę. No i chuj będzie z napadu na bank. O kurwa, was nawet na mieście normalnie nakręcili. Widzisz, mówiłem, że to postarane te odcinki. Później na greenie to robili. Co jest? Kurwa, jacy kiepscy dziwni. No, pierwszy raz gdzieś widzę. No! Kurwa, nawet na ulicę wyszli nagrać. I nawet wiem, gdzie to jest, stary. To jest we Wrocławiu. No na tak, rynku. No, we Wrocławiu. We Wrocławiu na rynku to było. Co jest? O, to się skończyło. No, no, a tego ciosa tutaj, tatuś, to ci kto wlepił tu? Tego ciosa zostałem z taki babą, gruba, z takimi parasolką, tak. A o, tu? Co? No. Bardzo, co mnie nie uwierzyliśmy. Jeden mnie gościł normalnie taką lachą i uwagę tak lusną, to... No wiesz, to ale kratka browarów jaka wyniesiona. Nic tu nie powiedział, że mnie nie widać. Ale tak dokładnie, tak, to co żeś ty w tym tramwaju narobił, tak? Bardzo normalne, no z babeczkami chciałem, rozumiesz? No, bajlando. Rozumiesz, no. Ja pierdolę, go widać było, jak a on w piżamie. No. Babeczki w tramwaju obracał. Sama niech się babka otworzy. Nie mogę. Właśnie oglądam dobranockę. Z kim ona tam, z jakimś Edziem, kurwa, w karcie klika? A no tak, to był Borysek. No tak. Nie otworzyć, tylko Walduś, ty tu niczego tu nie ruszaj, dobrze? Zaraz przyjdę. Krzt. Kurwa, nareszcie. No. I co, nadal nie działa czapka. O kurwa, tego to się nie spodziewałem. Że tak zadziała. Co? Nie pamiętałem o tym totalnie, co jest? Ja nie widziałem tego odcinka nawet. I tego to się, kurwa, nie spodziewałem. Strzepnij zboczeńcu jeden! Co jest? Ja pierdolę. Ale, nie, no ale jestem w szoku, ale się obudziłem aż, nie? Co jest? Pitola se strzepci z boszeńcu jeden.